To jest level wyżej dziergania od dziergania pod kocykiem. Nie wiem, jak do tego doszło. To teraz panią widzenek i jabłut. Jak do tego doszło i taki elegancko nawinięty na rolkę po papierze toaletowym. Cześć, ja mam na imię Małgorzata, a to jest Rysiowlog. Witam was w ten piękny poranek. Dzisiaj w Krakowie jest pięknie, słonecznie, światło jest bardzo łaskawe dla mnie. Dzisiejszy odcinek jest pod roboczą nazwą Więcej bywam niż dziergam, dlatego że opowiem wam o kilku spotkaniach, na których byłam ostatnio, o kilku ciekawych inicjatywach. Potem powiem wam, co mam aktualnie na drutach i o chuście, którą skończyłam. Opowiem wam jeszcze o ciekawym kursie online, który sobie wykupiłam i który właśnie robię. I o akcji charytatywnej dla jednej z naszych koleżanek dziewiarek. No dobra, to cofamy się w czasie. Ostatnio byłam na naprawdę wielu spotkaniach dziewiarskich w różnych grupach, nie z tymi samymi osobami. Zaczęło się od krakowskich spotkań w Chustach. I to jest grupa, do której przyszłam pierwszy raz. Jedna z dziewczyn, które tam organizują spotkania, przyszła na nasze spotkanie Dziergamy na polu i jakiś czas później ja poszłam tam. Tam to znaczy tu, bo akurat to spotkanie było w mojej okolicy, w mojej dzielnicy, co się prawie nigdy nie zdarza. Poznałam bardzo dużo nowych osób. Wszystkie dziewczyny tam dziergały chusty. Na drutach, na szydełku, przeważnie na szydełku. A że ja, no nie wiem zbyt wiele o chustach, bo pierwszą dopiero skończyłam, później wam pokażę. Ale na szydełku na przykład nie zrobiłam wcześniej żadnej chusty. No to były to dla mnie nowe rzeczy, nowe tematy i nowe dziewczyny. I wszystko było super. Zaprosiłam je na kolejne spotkanie grupy Dziergamy na polu, bo organizowałyśmy finał akcji walentynkowej. I tydzień po walentynkach wynajęłyśmy sobie salę w kinie i wyobraźcie sobie, że zrobiłyśmy sobie dziewiarski seans. Małą salę na 20 chyba dwie osoby. Wybrałyśmy sobie film, dostałyśmy do dyspozycji pana, który sterował nam światłem, dźwiękiem. Rozjaśnił nam maksymalnie, jak się okazało. Dźwięk dostosował na tyle, żebyśmy mogły pogadać, ale jednocześnie obejrzeć film. Ja myślałam, że tam będzie po prostu harmider jak w ulu, ale nie. Okazało się, że większość jednak oglądała film. Ale dziewczyny rozmawiały i to był taki seans, na którym ich się nie obracał. Oburzony, że ktoś gada z tym. Albo że chrupie, albo siorbie, albo cokolwiek innego, co nie wypada robić w kinie. Pokażę wam tutaj zdjęcia z tego kina. Oczywiście nie takie, które będą pokazywać wizerunki, ale zrobiłam dwa takie, gdzie widać potylicę. Od tyłu żuk taki, żebyście mniej więcej widzieli, jak to wyglądało. To była bardzo mała salka. A, i to nie były fotele kinowe, tylko takie kanapy. Więc się można było rozłożyć, wiecie, jak to dziewiarki z tymi wszystkimi naszymi Saturnami, wiadrami, torbami do dziergania i tak dalej. Wybrałyśmy film z repertuaru, bo tylko tak mogłyśmy to załatwić. Nie można było sobie wybrać dowolnego filmu. Jakby można było wybrać dowolny film w historii kina, to na walentynki ja bym wybrała to właśnie Miłość. I myślę, że nie tylko ja, ale niestety nie można było. Mogłyśmy tylko wybrać film z bieżącego repertuaru. Miałyśmy kilka propozycji i wahałam się między Kleksem nowym, a filmem, na który się zdecydowałyśmy finalnie. Ale dobrze, że wybrałyśmy ten film. To był Sami Swoi prequel, czyli początek, Sami Swoi początek. Dlatego, że, czego nie przewidziałam wcześniej, jak się ma zapalone światła w kinie, to nie widać bardzo ciemnych scen. Słoneczko wyszło. To nie widać bardzo ciemnych scen. Kleks, który wydaje mi się taki dość mroczny, przynajmniej po trailerze się wydawał taki dość mroczny, obawiam się, że niewiele byśmy widziały. Tam w tych samych swoich były dwie, trzy sceny ciemne, gdzie no, tylko po głosach można było rozpoznać, co się dzieje. Słychać, jak ksiądz dzwoni właśnie. Tak, 12 dzwony z kościoła. Więc w tych samych swoich całe szczęście było mało tych ciemnych scen, więc widziałyśmy praktycznie cały film. No, bardzo przyjemne. Okazuje się, że ten pomysł bardzo się spodobał. Jest wiele osób chętnych już na kolejny seans. Także wkrótce myślę, że będziemy organizować kolejny. I bardzo was zapraszam na to, jeśli mieszkacie w Krakowie lub w okolicach. Jak to w ogóle na to wpadł, na ten pomysł? Czy to była mnie? Nie wydaje mi się. W każdym razie seans okazał się sukcesem, przynajmniej dla mnie. Z chęcią pójdę na kolejny. Kilka dni po tym kinie
Byłam w kolejnym miejscu związanym z dzierganiem. Jeśli są już zdjęcia z tego miejsca, to Wam pokażę, bo to akurat będą publikowane na stronie sklepu E9. I to było spotkanie w krakowskiej E9. Ja byłam tam pierwszy raz, a wiem, że te spotkania są od lat, nastu lat być może, raz w miesiącu. I kilka moich koleżanek chodziło już tam od dawna, a ja byłam pierwszy raz. Nie wiedziałam, czego się spodziewać, bo wiem, że tam są stałe bywalczynie i tak trochę miałam takie opory, czy nie wchodzę w jakieś takie zamknięte towarzystwo, czy mnie przyjmą, czy się tam jakoś zaklimatyzuję, ale okazuje się, że było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Panie mnie przyjęły od razu na kanapę między siebie i można było porozmawiać i wypić kawę i zjeść domowe ciasto i zrobić zakupy. O tych zakupach Wam zaraz opowiem, jak będę mówić, co mam na drutach, bo właśnie mam ze dziewiarki dwie rzeczy. I okazuje się, że odkryłam kolejną grupę, kolejną społeczność dziewiarek w Krakowie. W samym mieście Krakowie mamy tak, dzierkamy na polu, dziewczyny w chustach, dziewiarkę. Spotykają się jeszcze dziewczyny w bibliotece, dwa razy w miesiącu, w bibliotece na Powroźniczej. To informacja dla lokalsów, to jest przy Konopiński taki ładny, nowy, piękny, biały dworek. Taka biblioteka w takim dworku z parkiem. To są przynajmniej cztery miejsca, gdzie można przyjść. Jeśli się jest dziewiarką i się szuka towarzystwa. I każde z tych miejsc jest otwarte i przyjmuje nowe dziewiarki. W każdym z tych miejsc byłam chociaż raz i w każdym się dobrze czułam. To mnie napawa taką radością, że jest tyle miejsc, że można sobie znaleźć własne miejsce, że jak nie w tej społeczności, to w tej, jak nie szydełko, to druty, jak nie w bibliotece, to wcierkamy na polu, jak nie w kawiarni, to w sklepie dziewiarka. Wszędzie można się spotkać, to jest super. I ja nie wiem, czy tak jest w innych miastach, czy jest aż tyle społeczności takich porozbijanych. Być może ja założę się, że jest jeszcze kilka grup w Krakowie, o których ja nie wiem. A, jest jeszcze jedna taka, która się spotyka w jakimś second handzie. Dziwną nazwę, coś stwór w mojej szafie, czy coś takiego. I jest tam grupa też dziewiarek, które się tam spotykają. I opowiadała mi koleżanka, która przyjechała do Polski z Ukrainy, że czasami jest zapraszana na spotkania dziewiarek ukraińskich, które mieszkają w Krakowie. No to jeszcze dwie mamy kolejne grupy. To już jest przynajmniej sześć takich grup, gdzie można się odnaleźć. I to mnie napawa taką radością, że tych grup jest tak dużo. I jeśli nie mieszkacie w Krakowie albo w Małopolsce, ale macie jakąś grupę, z którą nie czujecie się dobrze albo z którą nie chcecie się po prostu widywać, to załóżcie swoją. Po prostu napiszcie do innych dziewiarek i zaproście je na kawę albo do par. Dzierganie wspólne w społeczności dziewiarskiej to jest level wyżej dziergania od dziergania pod kocykiem. Także ten odcinek jest głównie o tym, co robiłam, z kim się widziałam, z kim dziergałam, ale to dlatego, że przez ostatnie 3 tygodnie odkryłam tyle grup dziewiarskich, że to się w głowie nie mieści. Jakby tak ktoś za mnie te filmy montował i robił napisy i zbierał materiały i jeszcze pomagał mi dziergać, to bym mogła tylko chodzić na takie spotkania dziewiarskie. I po tej dziewiarce, która była jakiś tydzień temu w weekend, to wczoraj było spotkanie, znowu zdziergamy na polu i spotkałyśmy się z dziewczynami w kawiarni, tym razem znowu obok mnie, także szczęście. Też bardzo miło spędziłyśmy czas i długo siedziałyśmy od 13 prawie do 18, ale to nie jest tak, że trzeba zarezerwować na takie spotkanie u nas, nie wiem, 4 godziny. Jeśli na przykład jesteś zajęta, bo masz jeden etat w pracy, drugi etat w domu, opiekujesz się kimś, albo daleko mieszkasz, nie możesz dojechać, a chcesz na przykład do nas do Krakowa dołączyć, to nie ma problemu, możesz przyjść raz na pół roku. To nie obrazimy się. Więc zapraszam serdecznie, zwłaszcza tutaj osoby z Małopolski, żeby raz na jakiś czas wybrały się. Wszystkie informacje o nadchodzących spotkaniach są na profilu Dziergamy na polu. W najbliższy weekend wiem, że będzie śniadanie, a te nasze śniadania się kończą czasami o 15, więc to są bardzo długie śniadania. Więc jeśli nie masz czasu o 9 rano,
to możesz przyjść też później. Także zapraszamy wszystkie okoliczne dziewiarki, żeby przyszły się z nami przywitać, wypiły kawę, jadły śniadanie. Nawet jeśli macie tylko pół godziny raz na pół roku. Dobra, to po tym gadaniu teraz Wam pokażę, co mam na drutach. Uwaga, najpierw będzie skończony udzierg. Już jest na moim Instagramie, także kto ma Instagram, ten już mógł zobaczyć. Kto był na Wool Fashion, też mógł zobaczyć. Ale to nie będzie odcinek o Wool Fashion, o Wool Fashion będzie kolejny odcinek. Uwaga, podnoszę chustę. Można podziwiać. Zablokowana. Jest dłuższa niż ja, to znaczy dłuższa niż ja, wyższa. O jakieś 20, może 30 cm. Ja mam 1,65 m, więc myślę, że ona ma około 1,85 m, może 1,90 m. Zrobiona zgodnie ze wzorem, kropka w kropkę, z książki Stevena Westa. To jest duża, czyli Big Honey Cups. Natomiast to nie jest tak, że mała chusta jest, znaczy małe są małe, a duże są duże. Bo to chodzi o rozmiar tych wewnętrznych plasterków. Te wewnętrzne plasterki są po prostu większe w tej chuście niż w tej mniejszej. Natomiast tamtą chustę można zrobić na ten sam rozmiar. Ona będzie miała po prostu inne troszeczkę plasterki. Tamte są, te są na 13 oczek, a tamte chyba na 10. Jeśli dobrze kojarzę, niech mnie ktoś poprawi, kto robił tą mniejszą. Bardzo mi się podoba to, jak przechodzi. Znowu kamera troszeczkę za ostry ten kolor pokazuje. W rzeczywistości jest taka bardziej łagodna. O, może jak Wam przybliżę. O, to nie jest taki, to nie jest taka żarówa. To jest jakiś paproch mi tu. O. Tak się prezentuje. Są tam małe błędy w niej. Może tak nie widać, ale są. W jednym miejscu mam lewe oczka zamiast prawych. Nie wiem, jak do tego doszło. To teraz pani widzenek, jak do tego doszło. Ale próbowałam to poprawić i było jeszcze gorzej. Cóż, tak zostawiłam. Tylko ja o tym wiem i te kilka osób, które ogląda tego vloga też. Także może Steven tego nie zobaczy. To to jest. A, już wiem, co to jest. Słuchajcie, to nie jest błąd, tylko włóczka w tym miejscu miała taką powłokę, takie futerko białe. I już tego nie ściągałam. Po prostu tak przerobiłam to razem z tym. Widzicie to? No. I ogólnie jest tak. Zresztą, kto zabroni bogatemu? Ja tu muszę tak ostrożnie z tym mikrofonem, bo potem będziecie słyszeć jakieś hałasy. No, elegancko. Więc tak. To jest włóczka Poema z firmy Lanes du Nord. Tak myślę, że ktoś tak czyta. Kupiłam w sklepie Biferno. To jest chyba jedyny dystrybutor w naszym kraju tych włóczek. To jest 100% wełenka. Robiłam to na drutach 4 mm. To jest cieniutkie. Rozciągnę to nawet, widać, o, na drugą stronę. Lewa strona, niektórzy mówią, że jest ładna. Mi się nie podoba, ale niektórzy mówią, że jest ładna. Wełna jest milusieńka, bardzo lekka i bardzo ciepła. Już miałam okazję przetestować, stałam na przystanku pod Stadionem Narodowym, pociągu. Moment, w którym się zakłada tą chustę na plecy, odcina się całe zimno, zaczyna się ciepełko. Także jest bardzo ciepła, ale jest taka leciutka. Co ta Ryśka się tak wściekła? Rysia! Poleciałam szybko zważyć tą chustę, żeby wiedzieć, ile waży. Więc cała chusta waży 255 gramów. Ja miałam 3 moteczki i pokażę Wam, co zostało z nich. Uwaga, to osoby o wrażliwych oczach, proszę tam 5 sekund, no ale 15, przewinąć. Taki jeden kawałek został. Taki jeden kawałek został. Taki jeden. I taki elegancko nawinięty na rolkę po papierze toaletowym. Jak się spotkam z jakimiś koleżankami, które mają nawijarkę, to sobie to wszystko poprzewijam elegancko, tak żeby było jasny do środka, tutaj ciemny na zewnątrz, tak jak jest, a tutaj odwrotnie, żeby potem można było to zrobić, połączyć już tak jak to, w kolejne kolory, czyli żeby ten pomarańczowy przechodził w ten pomarańczowy, tak?
i potem w różowy. I coś jeszcze z tego będzie. Tego zostało dość sporo, jak widać. Nie wiem, czy jeszcze nie mam jednego młotka, też nadpoczętego. Dlatego, że ja ten różowy, który idzie tutaj, wyciągałam z 3 młotków. A resztę, ten środek, żeby już się tak powoli nie ciągnął, tylko żeby się jednak zmieniały te kolory, to wyciągałam z 2. No i tym sposobem po prostu mam porozwalane wszystko. To jest do przewinięcia, do zważenia i jeszcze do zrobienia czegoś. Nie wiem, co z tego wyjdzie, jakiś sweterek, nie sweterek, czapka, a może jeszcze jedna chusta. Możliwe, że zrobię jeszcze jedną chustę, ale tylko tym razem będę robić tę małą. Dlaczego? Dlatego, że ta duża to jest wzór, gdzie się zaczyna od tego najdłuższego boku. I ona jakby z góry już jest zaplanowana jej konstrukcja. Trzeba zacząć od najdłuższego boku i zwężać. I wtedy trzeba mieć po prostu wystarczającą ilość wełny. A ta mała ma taką konstrukcję, że się zaczyna od mniejszego boku i po prostu tak długo się leci z tą chustą, aż starczy motków. O! Aż starczy motków. Więc bardzo możliwe, że jeszcze coś wykombinuję, jakąś małą chustę z tego. A jak nie, to pójdzie na jakieś czapki, szaliki albo coś innego. To jest totalnie moja kolorystyka, moje ulubione kolory. Dobrze się w tym czuję, mam wrażenie, że dobrze w tym wyglądam. Jest bardzo przyjemne do ciała. Tu mam makijaż, wiem, to też osoby wrażliwe z nich nie patrzą, ale to jest bardzo miękka wełna. To jest bardzo miękkie, bardzo przyjemne. Nie mam żadnych obaw, żeby zrobić coś takiego, co dotyka skóry bezpośrednio z tej wełny. Także polecam totalnie, to oczywiście nie jest żadna współpraca. No, ja jestem w ogóle fanką poem. Mam jeszcze jedną poemę, którą prawdopodobnie przeznaczę kiedyś na chustę według projektu Ani, The Ukraina Bloom. I mam taką właśnie poemę ze złotą nitką. Taką beżowo-brązowo-złotą ze złotą nitką. Bardzo możliwe, że tam ta poema pójdzie na chustę Ani. A z tego nie wiem, co zrobię, ale... Patrzę na tą rolkę po prostu. Elegancko, elegancko. To była ta gotowa rzecz na drutach. I mam jeszcze 2 w trakcie, a nawet jedną zaczęłam, czyli 3 w trakcie. Uwaga, lecą te skarpetki. Te walentynkowe. I tutaj jest progres, owszem. Nie jakiś szałowy, ale jest. No ale wiecie, no, to jest żakart. Ja tutaj muszę patrzeć na każde oczko. W tej chwili prezentuję się w ten sposób. No i okazało się, że się rąbnęłam w jednym słowie po angielsku, które nie wiem czemu założyłam, że chodzi o długość stopy. I było napisane, że 25 cm, a ja mam 25 cm długość stopy. No i bach, zaczęłam robić ten rozmiar trzeci. Po czym się okazało, że 25 cm to chodziło o obwód stopy w najszerszym punkcie, tak pod palcami, gdzie jest taka poduszka. I nawet było napisane, rozmiar 39, wybierz rozmiar 2. A jak inne rozmiary i coś tam i 25 cm to rozmiar trzeci. Ja się tak jakoś, nie wiem, zastanawiam się, dlaczego 39 rozmiar drugi, a potem, bo to było rozpisane na rozmiary i na centymetry. I w ogóle mi to nie pasowało, dlaczego 39 rozmiar 2, a ten wymiar 25 cm rozmiar 3. No i sobie pomyślałam, nie będę robić za małych skarpet, bo nie będzie miał kto tego nosić. Za dużą zawsze będzie mąż założyć, ale za małą... No i zaczęłam robić ten rozmiar trzeci. Po czym, nie wiem, oświeciło mnie, tak już naprawdę nie za drugim razem, tylko chyba za piątym, jak zajrzałam do tego wzoru, że to chodziło o obwód stopy. No i to będzie rozmiar męski. Także to nie będą moje skarpetki, to będą skarpetki mojego męża. Czy one są elastyczne? Cały czas mam obawy, że za mało. Ten początek, no to już wam mówiłam, że taki był średni. Ale wydaje mi się, że tak, że będą elastyczne. Boję się, że mu nie przejdą przez piętę. No nie wiem, ocencie. Jeśli macie doświadczenie, to ocencie, czy to się rozciąga tak, jak powinno. No to na takim jestem etapie. To jest pierwsza skarpeta. Idzie mi powoli, ale też nie siadam do tego często. Ostatnio miałam bardzo dużo różnych zajęć takich... domowych, spraw rodzinnych, więc akurat do tego żakardu często nie siadałam i bardzo mi też zależało, żeby chustę skończyć do końca lutego,
i skończyłam, więc teraz będę robić to. Tutaj mam łuczki. Kładam to z powrotem. I 1 marca zaczął się kal Misnicki na skarpetki pisanki. A że pod koniec tego miesiąca, jeśli ktoś nie ogarnia kalendarza, jest Wielkanoc i został niecały miesiąc. No z tej okazji właśnie jest kal na skarpetki pisanki. Muszę tutaj troszkę się wydać. Skarpetki pisanki. O tak, pokażę. Skarpetki pisanki robię z tej włóczki Mille Colori Lang Yarns. Kupiłam ją w Edziewiarce. Miałam robić te skarpetki w ogóle z resztek, ale poszłam na to spotkanie w Edziewiarce i moja wewnętrzna 5-latka podjęła decyzję, żeby to kupić. Tak piękna ta włóczka. Nie jest może, znowu, nie jest aż tak jaskrawa, ale jest taka bardzo, bardzo, bardzo. Nie dość, że ma wszystkie kolory tęczy, łącznie z takimi bardziej bladymi, to jeszcze do tego ma taką srebrną nitkę. Więc jest po prostu szałowa. Tego jest 100 gramów, 400 metrów. I tutaj mamy standardową skarpetkową włóczkę. 73% wełna, 25% poliamid, jak to w skarpetkach, i 2% poliester. To poliester to jest ten właśnie błysk, który tutaj tak dobrze widać. Bardzo ładna jest ta włóczka. I jako kontrastującą to kupiłam motek Jawol. To jest też od Lang Yarns. Nabiłabym to, ale tam jest w środku taka nić. Chciałbym, pokażę wam, nie? Może niektórzy nie wiedzą o tym. Tam jest w środku przez producenta włożona, zawsze w tym samym kolorze. O! Proszę bardzo. Ha. Niteczka do wzmacniania palców i pięty. W bordowej, bo mam też bordowego Jawola. Tutaj, w tym drugim projekcie, tu już jest wyciągnięty. Była bordowa i była dokładnie w tym samym kolorze. Także ona jest bardzo, jest ufarbowana dokładnie tak samo. Tutaj była biała. Ten Jawol jest bardzo fajny, ale też bardzo cienki. To nie jest na druty 3, tylko takie 2,25, 2,5. Wzór jest przez marzec do pobrania za darmo ze sklepu Misnicki albo z Ravelry Misnicki. Bardzo fajny, bardzo prosty. Pierwszy raz wczoraj robiłam z pomocą koleżanek, bo tak nie bardzo wiedziałam, o co chodzi, bo ja nigdy nie robiłam ażurów. I powiedział mi, w końcu zrobiłaś swój pierwszy ażur. No tak, był taki ruch, że się robi tam narzut i potem dwa razem oczka. I z tego powstają takie dziurki, zobaczcie. Widać tu? Rozciągnę. O. O. Z tego powstały takie dziureczki. I to jest w ogóle kombinacja prawych i lewych oczek. I do tego jednej białej i jednej kolorowej nitki. Czy jak sobie tam kto wybierze? Ważne, żeby było pstrokate. Tak? Żeby było pstrokato. I bardzo wdzięczny wzór, bardzo mi się podoba. Do tego jest rozpisany i od palców, i od góry. Ja robię od góry, bo od palców jeszcze nigdy nie robiłam i mam problem z elastycznym kończeniem tej skarpetki. Raz robiłam tylko skarpetki tuby u Eweliny Czempik i właśnie o ile jak robiłam tubę od ściągacza, tubę i drugi ściągacz, to ten pierwszy, gdzie nabierałam, wyszedł super, ale ten drugi, gdzie zamykałam, to tak ledwo co mi przez piętę przechodzi, a naprawdę kilka razy próbowałam to zamknąć na różne sposoby. Dopóki nie przejdę jakiegoś kursu robienia skarpet od palców, to na razie robię od góry, bo tylko ten sposób nabierania na dwa druty daje mi gwarancję elastycznego ściągacza tutaj. I muszę powiedzieć wam, że bardzo mi się podobają te skarpetki. Wczoraj na spotkanie poszłam, tak miałam gdzieś dotąd, jeszcze kończyłam ściągacz, bo to jest jedna sekwencja. To jest jedna sekwencja i potem to się powtarza tyle razy, ile chce się mieć nogawkę. Więc jedną tą sekwencję zrobiłam. Bardzo mi się podoba to, jak to wygląda. Zachęcam was serdecznie do uczestniczenia w tym kalu. Dopiero jest początek marca, jeszcze macie bardzo dużo czasu. Jest to bardzo przyjazny wzór nawet dla początkujących. Szybko jest efekt i szybko jest taki efekt dekoracyjny. To działa tak mobilizująco, naprawdę. I to mam teraz na drutach. Sama przyjemność robienie tego, zwłaszcza w towarzystwie, bo o ile tutaj trzeba każde oczko, 3 różowe, 2 czerwone, 3 czerwone, 9 różowych i tak dalej, no to trzeba pilnować, człowiek się nie pogada przy tym. A tutaj tylko rzucam okiem, co przez cały rządek
I ciach, 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 cały rządeczek leci, nie trzeba w ogóle zwracać uwagi. Następny rządek, patrzę, nie wiem, kolor A, prawe oczka. Lecimy, kolor A, prawe oczka. Tyk, 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 porobione. I pomaszerowałam jeszcze do sypialni, bo trzecią rzecz, którą mam nie na drutach, a na szydełku. Ostatnio sobie tak zaczęłam, chyba pod wpływem tego spotkania w chustach, jak mi się wydaje, że to mnie tak zainspirowało. Bo przypomniało mi się, że mam taki motek. To jest motek z hobby. Jest to jeden z moich pierwszych zakupów. Jak tutaj widzicie, taki brzoskwiniowo-pomarańczowo-żółty. To jest 100% bawełna. Nie za duży motek, bo 200 gramów 800 metrów. Cztery nitki, to tak wiem, że szydełkarze zawsze pytają, ile nitek, to od razu mówię, że cztery. Chciałam zrobić coś takiego prostego, żeby wykorzystać ten motek, bo totalnie nie miałam pomysłu na co. No i jak poszłam to spotkanie szydełkowe, to sobie myślałam, a czemu nie zrobić chust? No tak narzuciłam na to szydełko początek. Jest to chusta Sis, jak siostra, od Sis Homemade. Chciałam po prostu, żeby to był jakiś wzór prosty i darmowy. I żeby w miarę jak największa chusta z tego wyszła, bo na szydełko 800 metrów to nie jest dużo z tego, co mi mówiły dziewczyny. To nie z tego nie wyjdzie, nie wiadomo co. Z tego, co obserwowałam, to one kupują kokonki 1000-1200 metrów, a to jest 800 metrów, a ja też jestem dość duża. Więc nie chciałabym, żeby z tego wyszła, wiecie, Sophie Scarf pod szyję, tylko coś, co, no okej, okay, nie musi mieć 2 metrów, ale żeby chociaż tak w miarę komfortowo można było się tym owinąć. Mam tu tę chustę, żeby tak jakoś chociaż, wiecie, chociaż trochę, tak, o, tak nałożyć, żeby to ona nie sięgała tylko odtąd dotąd. Poznałam, że sobie coś wybiorę takiego taniego, czyli darmowego. Z takim małym, za darmo to uczciwa cena. W każdym razie ten kokonek, to ciasteczko, to jest jeden z tych zakupów. To no każda początkująca dziewiarka ma takie zalegające, do niczego nie pasujące motki, takie trochę nieudane zakupy i to zawsze były te pierwsze, drugie zakupy dziewiarki. Potem im człowiek dłużej już dziewka, tym bardziej kupuje rzeczy w ilościach potrzebnych na dany projekt albo bardziej przemyślane. Chociaż nie wiem, czy wszyscy tak mają, może niektórzy szaleją cały czas. Ja już też zauważyłam, że bardziej rozsądnie kupuję. Natomiast to jest jeden z tych zakupów, które właśnie kupiłam i chyba, nie wiem, coś miałam na to jakiś pomysł, ale na pewno się nie ziścił. Jeszcze wtedy pewnie nie miałam za bardzo pojęcia o rozmiarach drutów, szydełek. Pewnie sobie coś umyśliłam i nic z tego nie było. Więc pomyślałam, czemu nie zrobić tej chusty. No i zaczęłam robić. To na pewno nie będzie nic szybkiego. Tylko gdzieś tak w wolnych chwilach będę sobie dziergać. Ostatnio siedziałam w 2 godziny i 40 minut w pociągu do Warszawy i sobie właśnie dziergałam tę chustę w słuchawkach. I pokażę wam jeszcze jedną rzecz, którą sobie kupiłam ostatnio. I to jest rzecz w ogóle nie dziewiarska, tak teoretycznie, już wam pokazuję. Ale ja ją przeznaczyłam na moje zasoby dziewiarskie. Tak, to powinno być tak, to jest taki skobelek. Jest, tak sobie stoi elegancko zamknięta. Teraz tak na potrzeby filmu ją przechylę, otworzę. To jest szkatułka, w której ja trzymam, uwaga, druty na żywce. Proszę bardzo. Oczywiście raz, dwa, trzy pary drutów mam teraz w użyciu, więc, a poza tym większość mam dokręcanych. Nie mam dużo tych drutów na żółce. Mam takie, jak tu widać. Proszę bardzo. I to jest coś przepięknego. Kupiłam to na targach Art and Craft w Krakowie. To były targi, które dotyczyły głównie zdobienia papierem, zdobienia papieru, dekupażu, jakichś takich tematów, których ja totalnie nie znam. Nie wiem w ogóle, 95% rzeczy na tych, jak to nie wiem, do czego służyło. Jakieś formy do odbijania, jakieś pieczęci, do zdobienia jakichś zaproszeń, kartek, tego typu rzeczy, jakieś sztuczne kwiatki. Ja sobie tam kupiłam świeczkę, szkatułkę i pierścionek u naszej krakowskiej koleżanki, dziewiarki. Właściwie to poszłam tam po to, bo byłam ciekawa, co wystawiana Chanela, która jest krakowską dziewiarką. Należy do dziergamy na polu. Nela zajmuje się też biżuterią,
sobie tam kupiłam taki fajny, tęczowy, regulowany pierścioneczek. Więc poszłam do głównie z koleżankami z myślą o tym, żeby zacząć co Manyla i coś tam od niej fajnego kupić. Jak już sobie kupiłam ten pierścionek, to poszłam do drugiej sali, patrzę, a tam pani ma takie szkatuły. Moja koleżanka Ewa z grupy krakowskiej kupiła sobie szkatułkę ze smokiem, a ja sobie kupiłam szkatułkę oczywiście, z czym sobie mogłam kupić, z kotem. No i postanowiłam, że ta szkatułka będzie służyć mi jako pojemnik na druty na szybce. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć o kursie, który jest dostępny na stronie Domestika. Wstawię Wam linka oczywiście w opisie i tutaj taki screen z tej strony, jak to wygląda. To jest taka strona, ja jej w ogóle nie znałam, dopóki Charlotte do mnie napisała, że tam jest jej kurs online na żakardowe skarpety. I chciałam Wam powiedzieć o tym kursie, jakie to jest ciekawe, przydatne. Wiem, że teraz jest w niższej cenie, nie wiem, czy ta cena się nie zmieni, bo ja to kupiłam za 16,90 zł, to jest jakieś tam 92% upustu. I przez kilka tygodni ta cena się utrzymywała na takiej wysokości. Nie wiem, czy niebawem to nie będzie zwiększone. W każdym razie chciałam Wam opowiedzieć o takim ciekawym aspekcie tego kursu, że ona uczy praktycznie od początku, nawet pokazuje, jak nabrać oczka i jak zrobić Magic Loopa. Ale to, co mi się bardzo podoba w tym kursie, to jest to, że ona zachęca do kreatywności i mówi, jak tworzyć swoje własne żakardy. Więc oprócz tego, że w tym kursie są zawarte takie karty rozpisane w krateczki i ona pokazuje, jak sobie narysować, przede wszystkim jak sobie zaplanować strukturę całej skarpety. Czyli czy chcemy mieć żakard tylko tu, czy tylko tu, żeby sobie wziąć kredki, narysować sobie coś, co nam się podoba, umieścić to w odpowiednim miejscu. Od podstaw pokazuje, jak sobie samemu stworzyć skarpetki. Na przykład po to, żeby dać je w prezencie jakiejś ukochanej osobie. Z jakąś dedykacją, z rysunkiem, z wizerunkiem na przykład czyjegoś pupila, albo czegoś, co ktoś lubi, na przykład, nie wiem, mamie skarpetki z czekoladą, albo z kotkiem, czy co tam kto lubi. Więc ona tam oprócz tego, że uczy robić żakard, to zachęca też do takiej kreatywności i pokazuje, jak to zrobić. Odpowiada na pytanie, jak samemu wydziergać żakard. Tam są takie karty do stworzenia własnego żakardu, do policzenia, ile tych tam oczek ma być. Ona to wszystko bardzo ładnie opisuje i pokazuje w filmie. Ale mało tego, ona pokazuje też program, z którego ona sama korzysta, tworząc żakardy i przedstawia nam, widzom, krótki manual korzystania z tego programu. Także dzieli się tą wiedzą na temat tego, jak ona tworzy, w jakim programie. Z tego, co mówiła, ja nie zamierzam z tego korzystać, przynajmniej w najbliższym czasie, ale mówiła, że można stworzyć 10 darmowych wzorów, zanim trzeba będzie kupić jakąś tam płatną wersję. Bardzo mi się podoba to w tym kursie, że oprócz takiej podstawowej nauki, ona się po prostu dzieli wiedzą z tym, o tym, co robi, jak robi i zachęca do tego, żeby robić samemu. Ona też pokazuje swoją piętę, którą robi we wszystkich skarpetach, to jest ta short row heel, czyli rzędami skróconymi, jak na kogoś takiego jak ja, kto nie umie żadnej pięty zrobić. Znaczy umiem tylko taką, którą pokazywała Ewelina Czempik w skarpetkach tubach. Czyli jak mamy tubę, to się bierze nożyczki, się tnie, rozkłada i tam wszywa piętę. No to taką umiem zrobić. Nie z głowy, musiałam dalej robić z manualem, ale już zrobiłam te skarpetki, także można powiedzieć, że umiem, bo wyszły ładne. Natomiast z głowy nie umiem zrobić żadnej pięty, a już żadnej takiej w normalnych skarpetkach, robionych od góry albo od dołu, nie tubą. Więc bardzo polecam to osobom, które chciałyby się nauczyć skarpetki, a nie robić skarpetki, nie wiedzą jak. Ale najbardziej chyba osobom, które już zrobiły skarpetki i ciągnie je do żakardów, a nawet do tworzenia własnych żakardów. Szczególnie polecam to osobom, które myślą o tworzeniu własnych żakardów. I ostatni temat na dzisiaj to jest akcja hashtag Pomagam Oli. Pewnie wszyscy już o tym słyszeli, bo już tych filmów było dużo, kilka osób o tym wspominało. Mówi, ale jeśli ktoś jakimś cudem się uchował i nie słyszał o Oli, to Ola jest dziewiarką z Białegostoku albo okolic, w każdym razie z Podlasia. Ola ma 27 lat,
I w listopadzie wyszła za mąż, także nie tak dawno temu, natomiast w styczniu doznała udaru i potrzebuje teraz naszego wsparcia w opłaceniu rehabilitacji i dojściu do siebie. I ta społeczność dziewiarska na prośbę jej męża Łukasza się zebrała pod przywództwem Kasi z Międzydrutami i Magdy, pudl Megi, która jest z tamtych okolic. Bardzo dziękuję obu dziewczynom za to zaangażowanie. Ja też pewnie bym nigdy nie usłyszała, gdybyście tego nie rozgłosiły, gdybyście nie trąbiły na ten temat. I dam wam linka w opisie do grupy na Facebooku, gdzie odbywają się cały czas licytacje dla Oli. Co kilka dni dochodzi coś nowego, co kilka dni kończą się te licytacje, dochodzą nowe rzeczy. Zachęcam was przede wszystkim do licytacji. Dwa, do wstawiania własnych rzeczy, po to, żeby pieniądze zebrane z licytacji mogły wspomóc zbiórkę, dzięki której ona może mieć opłaconą rehabilitację i dojście do siebie po tym udarze. Poza licytacjami na Facebooku można oczywiście wpłacić pieniądze bezpośrednio na zbiórkę. Oczywiście można oddać 1,5% na rehabilitację Oli. I do tych wszystkich czynności bardzo was zachęcam. Ja sama tam wchodzę często na tą zbiórkę facebookową i na razie tam wyskrobałam jedną książkę. Przepraszam, była przerwa na kuriera. I zachęcam was do partycypowania w tej zbiórce facebookowej lub w jakiejkolwiek innej formie wsparcia. Ola jest dziewiarką, jest jedną z nas i trzymam kciuki, żeby wszystko szło w dobrą stronę. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za oglądanie. Następny odcinek będzie o targach Wool Fashion. Także już dzisiaj was zapraszam na niego. A tymczasem wam dziękuję. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze, które pojawiają się pod filmem. Zawsze jest mi bardzo miło, tym bardziej jest mi miło, kiedy piszą to osoby, które mnie totalnie nie znają, widzą mnie tylko na ekranie. Naprawdę. Dziękuję wam bardzo. I do zobaczenia w następnym odcinku. Ja mam na imię Małgorzata, a to był Rysiowy.